dobry. Chciałbym kupić grę flaszową. Dzień dobry. Dwuosobowo. Jak to dwuosobowo? Dla dwóch osób i więcej. Szukam gry dwuosobowej, bo gram tylko z żoną. Jak tylko dla dwóch osób? No pani, nie ma pan więcej znajomych? Dwóch? Więcej? Trzech? Panie, dwie osoby to jest... Tyle opuszczam. Cześć, tu Monia. I Maciek. Opowiemy wam o naszej topce gier, które są świetne w gronie dwuosobowym, ale nie są dedykowane stricte dla dwóch osób. W naszej topce podzielimy te gry na... To był Duriel. Na pięć kategorii. I w tych pięciu kategoriach każdy z nas będzie miało swoją taką ulubioną grę. Te pięć kategorii to będą abstrakty. Gry nowe. Gry na takiej średnio ciężkiej, takie średnio ciężkie. No, to jest takie starsze gry. I gry oczywiście cięższe. Zaczniemy od może gier abstrakcyjnych, tutaj nawiązując do topki, poprzedniej naszej topki, czyli topki Marty. Marta opowiadała o grach abstrakcyjnych i my też do tych gier abstrakcyjnych nawiążemy, od nich zaczniemy. No i może Maciek, powiedz, jaka jest twoja według ciebie najlepsza gra abstrakcyjna, która dobrze chodzi na dwie osoby? Moją ulubioną grą abstrakcyjną będzie Sagrada. To gra, w której budujemy sobie witraże z kolorowych kostek. Gracz do dyspozycji ma planszetkę, na której są ograniczenia mówiące nam, gdzie jakie kostki możemy kłaść. Ograniczenia zarówno koloru, jak i wartości na kostce. Tak, liczby oczek na kości. I oprócz tego mamy też uniwersalne ograniczenie, jakim jest to, że nie można położyć obok siebie kostek o tej samej liczbie oczek oraz tym samym kolorze. Żeby gra była jeszcze ciekawsza, mamy dodatkowe tajne kryteria punktujące, na przykład za liczbę oczek w danym kolorze albo w danym miejscu na planszetce graczy. Moją ulubioną grą abstrakcyjną to nie będzie dla nikogo żadną nowością. Jak wiecie, bardzo lubię kot. Zatem moją ulubioną abstrakcyjną grą, która świetnie chodzi nie tylko w pełnym składzie, ale również w składzie dwuosobowym, jest oczywiście Kaliko. Kaliko jest grą, w której budujemy, szyjemy sobie wspaniałe kołderki dla naszych kotków. Kotki, gdy uszyjemy kołderkę z takiego wzoru, który się tym kotkom spodoba, przychodzą, kładą się na naszej kołderce i punktują nam na koniec. Jeżeli uszyjemy kołderkę w taki sposób, że trzy kafle obok siebie są takiego samego koloru, dostajemy również guzik, który na końcu nam punktuje. Niemniej jednak, jak wiecie, jestem fanką Kaliko, więc to Kaliko zawsze wszystkim polecam. Niemniej jednak tutaj też chciałam polecić nie tylko Kaliko, ponieważ Kaliko oczywiście jest świetne w każdym gronie dwuosobowym, czteroosobowym, jednoosobowym, każdym, ale bardzo bym chciała polecić siostry Kaliko, czyli grę Doniczki i Kaskadia. Obie te gry bardzo dobrze chodzą w takim gronie dwuosobowym i obie bardzo, bardzo serdecznie również polecam. A znajomi? Rodzina? Ma pan rodzinę? Nie ma pan rodziny? Podatki pan płaci? Ten pan z okienka jakby z panem zagrał coś tego? Kolejna kategoria, czyli gry starsze. My jesteśmy troszkę starsi, więc powiedzmy, że jest to kategoria bliska naszemu sercu. Niemniej jednak chcielibyśmy przedstawić swoje typy w grach starszych i może tym razem ja zacznę. Moją ulubioną grą taką, która bardzo dobrze chodzi na dwie osoby w grach starszych, jest gra 5 klanów. Ta gra od całkiem niedawno jest znowu dostępna na polskim rynku. My ją mamy jeszcze z takiego wcześniejszego druku. Mamy również dodatki, chociaż my akurat dodatki mamy po angielsku, ponieważ kupowaliśmy je w momencie, kiedy nie były one dostępne. Bardzo lubię tę grę, dlatego że ma dość niespotykaną mechanikę.
gdzie przekładamy sobie ludziki z kafli na inne kafle w taki sposób, by dopasować je kolorami do innych ludzików i odpalić zdolności ludzików. Dlaczego tę grę polecam na dwie osoby? Przede wszystkim dlatego, że na dwie osoby jest ona policzalna, to może złe słowo, ale jesteśmy w stanie przewidzieć, policzyć sobie takie możliwości, jakie dostaniemy po ruchu naszego gracza. Jesteśmy w stanie myśleć ten ruch do przodu, co w przypadku większej ilości osób jest praktycznie niemożliwe, ponieważ za dużo zmiennych, za dużo możliwych kombinacji ruchów do zrobienia. Bardzo polecam tę grę. Jest ona, póki jest dostępna, mam nadzieję, że jest dostępna, mam nadzieję, że nie palnęłam teraz nic głupiego, póki jest dostępna, naprawdę polecam, żeby sobie spróbować ewentualnie zakupić, bo jest ona naprawdę, naprawdę świetnym tytułem, nie tylko w gronie dwuosobowym, ale również w pełnym czteroosobowym składzie. A jak twoja gra starsza? Jak chodzi o moją starszą grę, to jest gra XCOM, gra planszowa. Pewnie dość nietypowy wybór, bo rzadko powstają całkiem ciekawe gry na podstawie IP. Jest to gra planszowa bazująca na znanej grze komputerowej. Niestety ta gra planszowa nie jest już dostępna na rynku. W tej grze wcielamy się w cztery postaci, które zajmują się obroną ziemi przed najazdem obcych. Do dyspozycji mamy obronę naziemną, lotniczą, naukowców oraz satelitę. Czemu to jest ciekawa gra? Przede wszystkim przez to, że jest wymuszona szybka reakcja na gracza. Bo gra dzieli się na część, która dzieje się w czasie rzeczywistym i gra popędza nas, żebyśmy szybko podejmowali decyzje, a co chwilę pojawiają nam się kolejne zagrożenia i musimy w bardzo dużym pośpiechu podejmować decyzje. Niekoniecznie będą zawsze one optymalne. No a później będziemy je rozpatrywać już tak na spokojnie, jak już podejmiemy wszystkie decyzje. Do rozegrania partii w tę grę potrzeba aplikacji, ponieważ ona generuje nam zagrożenia, jakie nas dotykają w tej grze. Gra jest pełną kooperacją, więc albo wszyscy wygrywamy, albo wszyscy przegrywamy. Na dwie osoby ta gra jest fajna, ponieważ każdy z graczy może przyjąć dwie role. Przykładowo jeden z graczy bierze całą obronę naziemną i zajmuje się walką, a druga osoba, która preferuje elementy bardziej ekonomii, jest w stanie zająć się badaniami czy zarządzaniem zasobami. Pani Krysiu, napaznąwszy to na środę, tak jak zawsze, na 17:00 i będziemy robić te takie małe mipelki na paznokciach jak zawsze, ale wie Pani, ja z innego powodu dzwonię, bo mam tutaj takiego delikwenta, który nie ma trzeciej osoby do planszówek. Tak? Trzeciej osoby do planszówek. Tak, są tacy ludzie. Są. No, też jestem w szoku. No tak. Tak. Gra średnio zaawansowana, taka powiedzmy jeden kroczek powyżej rodzinnej, czy nawet rodzinna. Mój wybór to gra, w którą, która z założenia nie jest grą dwuosobową, ale w którą chyba zagraliśmy najwięcej partii łącznie z wszystkich naszych gier, które mamy w takim dwuosobowym składzie. I jest to gra, takie nasze planszówkowe spa, Ziemia. Powiedziałam gra lekka, ale pudło swoje waży, mimo że nie mamy w nim żadnego insertu. Ziemia to przede wszystkim gra karciana, budowanie swojego tablo, budowanie swojego ekosystemu. W grze jest dostępnych cała masa ładnie ilustrowanych kart nawiązujących do flory i fauny naszej Ziemi. Gra dla mnie jest takim właśnie powiedziałam o tym planszówkowym spa, dlatego że cokolwiek byśmy nie zrobili i jakkolwiek by nam ta gra szła lub nie szła, zawsze za coś zapunktujemy, zawsze mamy jakieś tam punkty na koniec i każdy ruch jest ruchem dobrym. W Ziemi wszyscy wykonują ruch w tym samym czasie. Osoba, która wybiera akcję, która jest graczem głównym, tym graczem aktywnym, ma tą akcję wzmocnioną, a pozostali gracze wykonują taką słabszą wersję akcji, ale nie ma tutaj przystojów, gra się bardzo, bardzo płynnie. Moją grą z kategorii lekkich jest Santa Monica. Myślę, że ta gra jest trochę niedoceniona na naszym rynku. Myślę, że nawet bardzo niedoceniona. Tak, może pewnie ze względu na swoje dość specyficzne grafiki, które znajdują się na kartach. Styl jest bardzo, tak powiem, pościągliwy. Przebudujemy
swoją plażę oraz budynki, które sąsiadują z nią. Tak zwany bulwar. Tak, umieszczamy tam ludzi, są to turyści oraz lokalsi, których możemy później też przemieszczać i oni umieszczeni w odpowiednich lokalizacjach punktują nam. Ogólnie po prostu budujemy obszar gry i każda karta punktuje za coś. Jedne za pieniądze, za sąsiedztwo z innymi, czasami za łańcuchy połączonych pól oraz też za ludzi. My naszą wersję mamy jeszcze kupioną w języku angielskim i mimo, że to nie jest żadna odkrywcza gra, nie jest jakąś grą, która sprawiła, że serce zabiło nam szybciej, grało nam się bardzo, bardzo fajnie w takim dwuosobowym składzie. Ma taki vibe właśnie nadmorskiej miejscowości, morze, plaże, mewy, te sprawy. Myślę, że zwłaszcza za cenę 40 zł to aż serce boli, żeby przynajmniej nie spróbować. Tak, to jest taki przyjemny filerek na góra pół godziny w dwie osoby, więc można momentalnie zagrać jedną partię, po czym siąść nawet do drugiej. Przygotowanie do partii też jest również momentalne, więc nie czuję się, że się traci czas, tylko po prostu odpoczywa przy tej grze. Same zasady w tej grze są dość proste. Pobieramy kartę, układamy ją sobie, czy to jako nasz bulwar, czyli ta dolna linia kart, czy to jako nasza plaża, czyli ta górna linia kart. Karty mają symbole, karty mają działanie albo takie natychmiastowe, albo mają działanie na koniec, w sensie punktację na koniec. I to jest cała filozofia w tej grze. Bo ja mam tutaj takiego jednego gościa, który nie ma ani jednego znajomego, żeby zagrał z nim i z jego, nie wiem, dziewczyną. Nie wiem, no bo z ryja taki przeciętny, to nie wiem. Gra ciut bardziej zaawansowana. Z mojej strony to sięgnęłam po grę z takiego mojego ścisłego top 3 gier. Niemniej jednak w tę konkretną grę najwięcej rozegraliśmy partii dwuosobowych. I tutaj jaka to gra? Moim zdaniem najlepsza gra Ledmira Suchego. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to znaczy, że ma inne zdanie, błędne zdanie. Jest to Praga Kapudrętni. Uwielbiam tę grę głównie w składzie dwuosobowym. Nie dlatego, że najlepiej ona chodzi w dwuosobowym składzie, chociaż też nie ma przestojów, a gra się bardzo płynnie, ale głównie dlatego, że no nie mamy specjalnie osób chętnych do grania w tę grę w większym składzie. W grze Praga Kaput do Regni przenosimy się do Pragi. Do Pragi za czasów budowy mostu Karola. Mamy do dyspozycji kilka akcji, a te akcje wybieramy z takiego specjalnego koła. To koło pozwala nam użyć akcji wybranej przez nas, ale im dłużej ta akcja zostaje na tym kole, czyli im dłużej inni gracze, czy w przypadku tutaj takim naszego składu, czyli dwuosobowego, inny gracz nie sięga po daną akcję, tym ta akcja staje się mocniejsza i daje nam dodatkowe bonusy. Jest to fantastyczna gra, fantastyczna w zazębianie się pewnych mechanik, w odpalanie pewnych synergii pomiędzy różnymi mechanikami. Ja osobiście ją uwielbiam. Nie jest ona najłatwiejsza, ale też nie trzeba się jej bać. To nie jest żadna lacerta, to nie jest żadna taka gra naprawdę z ciężkim progiem wejścia. Niemniej jednak troszkę trzeba tutaj przy niej pomyśleć. I to kolejna gra w naszym zestawieniu, która ląduje ostatnio na wyprzedażach, moim zdaniem całkiem niesłusznie. Więc jeżeli macie wolne pieniądze na półce, lubicie troszkę cięższe tytuły, koniecznie spróbujcie. Moją ulubioną grą z tych cięższych jest Zaginiona Wyspa Arnek. W tej grze będziemy eksplorować pola wyspy, dżunglę, spotykać potwory oraz prowadzić różnego rodzaju badania. Jest to swego rodzaju wyścig, owszem po punkty, jak to w każdej grze euro, więc mamy dość dużo dróg do zwycięstwa, bo możemy skupić się na odkrywaniu możliwie dużej ilości miejsc oraz ujarzmianiu potworów, które napotkamy,
Możemy też zająć się głównie badaniami, a następnie odkryć specjalne tabliczki, które dają wyjątkowo dużo punktów w grze. Jeżeli chodzi o mechaniki, no to jest to głównie worker placement, bo umieszczamy swoich robotników, aby zwiedzali pola i zdobywali dla nas zasoby. Oraz deck builder, ponieważ zakupujemy karty przedmiotów i artefaktów, które wzmacniają nam akcje, jakie mamy dostępne, oraz dostarczają większą ilość zasobów w grze. A do fryzjera pan chodzi? A może jak nie do fryzjera, to do jakiegoś golibrody, do banków. W banku pan nie ma konta, tam też pracują ludzie, tam też może zagadać. Pan przyjdzie, wpłaci jakąś, nie wiem, płatę czy coś i zapyta, no może jakaś zagrada dla 4 osób. Nigdy nie wiadomo, gdzie to prowadzi, naprawdę. Niestety klauzura sumienia zabrania mi sprzedawać panu gry tylko dla 2 osób, bo pan nie będzie miał znajomych. Ja wiem, że to może już trochę za późno, ale naprawdę klauzula sumienia. Ostatnia kategoria to gry nowe. W sensie nowe dla nas, powiedzmy, są to takie najnowsze gry, które najczęściej trafiają na stół jako gry dwuosobowe. Obie te gry są na rynku już kilka miesięcy, na rynku polskim kilka miesięcy, niemniej dla nas, powiedzmy, no, z takim przymrużeniem oka traktujmy je jako nowość. Z mojej strony taką nowością, która skradła moje serce i świetnie chodzi na 2 osoby, jest gra Wędrowcy znad południowego Tygrysu. Jest to kolejna gra tego autora, którą naprawdę z czystym sercem mogę polecić, zwłaszcza jeżeli gracie 2 osoby. Dlaczego? W tej grze, jeżeli gracie w 2 osoby, ta gra zamienia się w bardzo, bardzo zacięty wyścig. I owszem, budujemy sobie swoje tablo, ale nie możemy ani na chwilę spuścić z oka naszego przeciwnika, który, jeżeli za szybko się rozbuduje, to naszą grę nam za szybko ukróci. Zatem jest to przede wszystkim, moim zdaniem, to jest przede wszystkim patrzenie na to, co robi przeciwnik i dostosowywanie się do jego tempa i granie tego, co pozwala nam właśnie przeciwnik, a nie tylko po prostu budowanie sobie spokojne tego, co chcemy zrobić dla siebie. Bardzo polecam, zwłaszcza w składzie dwuosobowym. Tutaj też jeszcze taka mała gwiazdka do tego składu dwuosobowego. Ta gra jest potwornie stołożerna i szczerze powiedziawszy, my graliśmy tylko w dwuosobowym składzie w tę grę, dlatego, że nie mamy na tyle dużego stołu, żeby rozłożyć ją w 4 osoby. Więc bardzo polecam. Niemniej jednak zobaczcie sobie, czy macie odpowiednią ilość miejsca, nawet jeżeli chcecie grać w 2 osoby. Moją ostatnią grą w tej topce z kategorii nowych jest Biały Zamek. Jest to gra w dużej mierze oparta na kościach, gdzie każdy z graczy w ramach rundy wybiera jedną kość i ją aktywuje. Kość umieszczona w zależności od określonego miejsca na planszy daje albo premię, albo akcje specjalne, jak położenie jednego z naszych robotników w określonym miejscu. Czemu lubię ją na 2 graczy? Ponieważ przy 2 graczach staje się bardzo ciasno. Przy większej liczbie graczy daje to większe możliwości kładzenia kostki na kostce i tych akcji jest więcej, natomiast w przypadku gry na 2 osoby nie tylko liczy się, co my możemy zrobić, ale także to, co nie może zrobić drugi gracz. Więc możliwość blokowania drugiego gracza odgrywa tu znacznie większą rolę niż w przypadku większej liczby graczy. Okay. Jest pan beznadziejnym przypadkiem. Proszę. Proszę. To była nasza topka. Jednak mamy jeszcze takie miejsce specjalne, specjalną wzmiankę. Specjalną wzmiankę mamy dla gry Dorp Romantic, która naszym zdaniem oczywiście najlepiej chodzi na 2 osoby. Mimo że jest to full kooperacja i na pudełku mamy zalecenie od 1 do 6 osób, uważamy, że jest to typowa gra dwuosobowa dla osób, które lubią sobie troszeczkę porozmawiać przy grze.
Mam nadzieję, że podobały się Wam nasze typy i znajdziecie w nich coś dla siebie. Trzymajcie się, do następnej topki. Pa! Pa. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. I oczywiście miejcie przygotowane dla mnie smaczki do dokarmiania mnie na konwentach. Chcesz wiedzieć więcej o grach planszowych? Znajdź nas na Facebooku, YouTubie oraz na naszej stronie www.planszowymysy.pl, bo z nami wiesz, co jest grane.